Siemano, dziar z tej strony. Jesteśmy na polu, tym razem z Anią, która jest tutaj. Może jakieś zbliżenie? Kopie, nic nie może znaleźć. Ja w sumie też nic nie mogę znaleźć. Byliśmy już na dwóch polach, na których wylazły jakaś tam łuska, zbita oczywiście. Pocisk. Pomyślałem na początku, że to złomek, a tu widzę, że wychodzi jakaś blaszka z niego. Ja obstawiam, że to jest fenol. Potem wyszedł taki wycieruszek i to jest plomba, dosyć ładna. I to wyszło na tym polu. A na polu, na którym się znajdujemy teraz, wylazła mi obrączka od gołębia z 78. Taki kawałek od klamry, sprzączki. Nie wiem, poprawcie się. Poprawcie mnie. I tu miałem jeszcze sygnał. Tu miałem sygnał wykopany, ale ktoś się gdzieś mi zagubił. Jest tutaj następny wycieruszek, oczywiście niewidoczny, bo jak to pole jakoś słabo nam dzisiaj dają, taki pierdzioch niewidoczny, jeszcze zgięty. Można sobie obejrzeć ten widok, ile tego pola jest faktycznie i no nie wiem, ile do przejścia. Ja robię to pole zygzakami, a nie idzie prosto. Możecie sobie to zobaczyć na obrazku. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał jakichś uwag. To pole jest przejechane takim pługiem, nie wiem jak to nazwać, nie jestem rolnikiem. I jest ta ziemia napowietrzona. Także można by to było kopać nawet rękami. Z jednej strony plus, ponieważ sygnały leżą na wierzchu, znaczy rzeczy leżą na wierzchu, nie trzeba głęboko kopać. A jak już trzeba, no to i tak jest miękko. Minus jest natomiast taki, że wykrywacz trochę wariuje na tym. Poza tym, jak tam widać, w tle są linie wysokiego napięcia, które również wpływają na pracę wykrywacza. Coś wylazło. Wycieruch. Oczywiście. To dziś chyba nam nic fajnego nie wyjdzie. Nic nie widać na tych monetach. Może jakiś zarys korony. Jejku, sorry za te ujęcie. Na pewno coś z Holandii. Stary jeden cencior. Nic nie zrobisz. Takie są. Ania też znalazła jednego wielkiego. Sygnał był bogaty na to. Nie mogę nic powiedzieć. Równiuśko 7,5, 7,6. Biło grubo. Takie przybliżenie. Druga strona. Zero widoczności. Przy drodze wylazł, jak dobrze nam znany, wycieruch. Oczywiście nic na nim nie jest widoczne, więc chowam go do taszki i idę dalej, tylko że znajduję się pod linią wysokiego napięcia i chyba jakiś deszcz nadchodzi. I wykrywacz mi się zaczyna zbudzać, posłuchajcie. Ja musiałbym go podgłośnić. Tak co ciągle jest. No i chyba będę musiał zjechać z czułości, bo... No bo co tu zrobić?
Mam 85, zjadę na 80. Może się trochę uspokoić. To biło na jakieś aluminium. Mi się wydaje, że to jest pozostałość po monecie. Mógł to być jakiś pieniążek. Znajduje się tuż pod linią wysokiego napięcia. I pomimo tego, że zeszłem z czułości, wykrywacz zaczął dziczeć. Dosłownie przed chwilą się odwróciłem, bo Ania krzyczała, że pytała, czy jedziemy do domu. I myk, kolejny wycieruch. Blaszka. Nie ma co pokazać na tych filmach, same takie monety mi wychodzą. Chyba kolejny trzeba będzie iść do parku. Tam przynajmniej wychodzą czytelne. Widać? Jest podkówka na szczęście. Ale wielka. Na samym wierzchu. Z noskiem. Na sam koniec wyprawy wpada taki część od sztućca złamany. Może gdzieś tu leży jakaś jeszcze jego część, ale nie wiem. Ma tu jakąś sygnaturę, ale nie mogę nic z tego rozczytać. I nie będę nawet próbował. Rzucę to do złomu. Tam już czarny stoi, czeka na nas. Czas na podsumowanie. Detektory zmęczone. Ania też, ja również. Rozwaliliśmy się. Tutaj mamy złom. O, podkówkę pójdzie do czyszczenia i będzie gdzieś na płocie wisiała. A tutaj są nasze dziśki. Ania ma 3 wycieruchy. Obrączkę od gołębia. A w sumie nowa, 2013. I takiego knefla. Co to jest? Nie wiem, czy to jest od gaci, czy od niegaci. Mi wyszło trochę więcej wycieruchów bynajmniej. No i tyle. Chyba spłaszczona kulka od muszkietu. To taki fajny gadżet, bo to się kręci jakiś. Taka mufa. Pierwsze myślałem, że to jest jakaś kalamitka czy coś. No. To jest taki on. Łuska, pocisk, kawałek od sprzączki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wycieruchów i plomba. I śmietek. No. Zmęczona jestem. Chciałabyś kogoś pozdrowić? Dankę? Nie, pozdrowić to bym chciała Lonego. Że ma takie fajne pola mu zazdroszczę pomimo wszystko. Danki nie chcesz pozdrawiać? Nie, nikogo nie chcę pozdrowić. Ja pozdrawiam Dankę. Może w końcu da suba. Nara.